I co? I nic. Jak zwykle nic. Można się rozejść do domu, proszę państwa. Sprawa załatwiona, niepotrzebnie żeśmy w ogóle łaskawe nam służby informowali. Minister obrony pisze ostrymi literami złożone z ciężkich zdań listy do prokuratora generalnego Bodnara o pilne ukaranie sprawców w trybie ekstraordynaryjnym. Ludzie w Polsce oburzeni, a tu się okazuje, że niepotrzebnie. No, twarde i długie ramię sprawiedliwości ruszyło z impetem i na wniosek władz państwa położonego obecnie na terytorium Polski funkcjonariusze wzięli sprawy w swoje ręce i nałożyli mandaty na swołocz, która zaatakowała polskie wojsko, którego to wojska żołnierze wracali z patrolu na granicy. Nikt nawet nie ruszył z aresztowaniami, aby to mieszane międzynarodowe towarzystwo nie uciekło z kraju. Władza, a jakże, natychmiast wzięła ludzi na spytki. Ale zamiast sprawców w pokoju przesłuchań dzień spędziło 16 żołnierzy Wojska Polskiego i jeden oficer. No, ktoś chyba robi sobie z nas żarty. Przynajmniej ja to tak odczuwam, ale może jestem głupi. Dwa dni po zdarzeniu łaskawie wysłano na miejsce patrol lokalnej policji, która stała godzinę w słońcu przed wejściem na posesję. Naubliżano im od rasistów, no i to by było na tyle. Sprawa zamknięta i zakończona. Ale to nie jest też tak, że organa państwa nie działają. Nie. Działają, a jakże? Gdy trzeba dzieciaki ganiać, co dorabiają sobie na wakacjach sprzedażą lemoniady, czy babcię handlującą pietruszką, czy choćby wsadzić do więzienia faceta. Pamiętacie tego, co na wiecu Bronisława Komorowskiego uniósł ku górze krzesło? Tutaj wszystko się zgadza. Wtedy faszyzm i zamordyzm jest nam prezentowany w pełnej krasie. Czy jestem z tego powodu zasmucony? Nie jestem. Wręcz przeciwnie. Pomyślcie, gorzej by było, gdyby udawali, że jest w porządku i że wszystko działa. Wtedy nikt na tym polskim weselu nie wstałby od stołu. Chochołby tańczył i grał nam do snu, Wernichora coś tam przepowiadał, a większość nadal spoglądałaby w talerz i szukała, czy jest jeszcze czego się napić. A tak wiemy, na czym stoimy, no i śmiało możemy przekonywać za pomocą tych argumentów ludzi rozsądnych, a jeszcze nieprzekonanych, orbitujących gdzieś tam w okolicy uśmiechniętej Polski. Coś w narodzie drgnęło, a i wyborcy głosujący na uśmiechniętą Polskę muszą liczyć się z tym, że coraz częściej wychodzą na głupców, no i zdać sobie sprawę, że ktoś przepięknie nimi steruje. Wszystko się zgadza. Tak właśnie wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś systematycznie wyplata polityczny krawat z konopi, który prędzej czy później będzie musiał założyć na swoją szyję. Nie mogę się doczekać. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu. O sprawach ważnych i pilnych. A za taką właśnie sprawę, czy też sprawy, uważam poinformowanie was, drodzy czuwający, o śledztwie w sprawie ataku na polską granicę i karach, które będzie musiała ponieść Polska z powodu złego potraktowania biednych inżynierów z odległych krajów, no i o sporym zamieszaniu, które wywołała w Parlamencie Europejskim pani poseł Ewa Zajączkowska-Hernik. Witajcie i czujcie się jak u siebie. To wszystko, co tutaj widzicie i słyszycie, jest dzięki wam. Dzięki mecenasom kanału Marek Miśko Czuwaj. To tylko dzięki waszemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie się rozwijać. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a statystyka YouTube'a pokazuje mi, że 41% nas oglądających nie subskrybowało, to możecie zrobić to teraz. Klikajcie dzwoneczki, aby YouTube wam przypominał o programach, lajkujcie, dodawajcie komentarze i wchodźcie ze sobą w interakcję. Wtedy jesteśmy traktowani jako równorzędny partner. Natomiast jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytu grona mecenasów, polecam pierwszy komentarz i opis tego filmu. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. O!
po tej... Progress. Jest pani twarzą to... europejskiej... O tak, o to, 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 to. Tak właśnie z nimi trzeba, ostro, FK. Ostro tak trzeba. To tam nikt tego nie powie za ciebie. O, państwo już są. Przepraszam za tę nagłą niedyspozycję. Ale nie wiem jak wy, ja już jestem gotowy. Po tym, co dzisiaj zobaczyłem w Parlamencie Europejskim, razem z Moniką pojechaliśmy do sklepu, takiego dużego, aby zaopatrzyć się w odpowiednią ilość, proszę państwa, popcornu. No bo to jest po prostu dobre. Ja oglądam po raz 20. Państwu też polecam, bardzo proszę. Piotr Franceski. Pani przewodnicząca, szanowni europosłowie, pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy. I za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Mam nadzieję, że na mocnych przemowach się nie skończy, ale w grę wejdzie jeszcze konkretna działalność polityczna, bo mnie, drodzy państwo, niespecjalnie przekonuje ta cała nagonka na tych, którzy zdecydowali się wejść do jednej frakcji razem z niemieckim AfD, czyli Alternative für Deutschland. W roku 2016 na portalu niemieckiej stacji Deutsche Welle ukazał się wywiad z szefem Alternatywy dla Niemiec, Alexandrem Gaulandem. Poczytajcie, posłuchajcie. Nie jesteśmy wspierani przez Rosję. Mamy dobre relacje z tam rządzącymi. To prawda, ale nie otrzymujemy pieniędzy od Rosji. Nie przyjęlibyśmy ich. Żadnych pieniędzy od obcych rządów. Mówił kiedyś Bismarck i miał rację. Deutsche Welle. Wróćmy do Polaków żyjących w Niemczech. Czy potrzebne są limity, ograniczenia co do ich liczby? Alexander Gauland. Obowiązuje przecież swoboda osiedlania się w obrębie Unii Europejskiej. Nikt nie chce narzucać żadnych limitów. Problem pojawia się w przypadku ludzi z zupełnie innego kręgu kulturowego, których wiara jest odmienna. Deutsche Welle. A co z podwójnym obywatelstwem w przypadku Polaków i Rosjan? Powinni się zdecydować? Alexander Gauland. Nie jestem zwolennikiem podwójnego obywatelstwa. Niedawno na ulicach Kolonii ludzie wyrażali swoje poparcie dla Erdogana i kary śmierci. Podwójna lojalność. Nie ma to sensu. Każdy, kto zdecydował się na życie w danym kraju, powinien być wobec tego kraju lojalny. Ten problem dotyczy głównie Turków żyjących w Niemczech, zdecydowanie mniej Polaków. Nie zmienia to jednak faktu, że podwójne obywatelstwo zawsze prowadzi do konfliktów. Chwileczkę. No przecież facet mówi jak swój chłop. A wspólne zasiadanie w jednej frakcji Parlamentu Europejskiego z AfD nie oznacza poparcia każdego działania, które podejmują oni w Niemczech. Poza nielicznymi wypowiedziami mało znaczących działaczy o skrajnym podejściu, nic w tej kwestii zarzucić AfD nie można. Czy to oznacza, że jestem propagatorem tego stronnictwa? Ależ skąd? Nawet wtedy, gdy wiadomym jest, że z jego ramienia wyłonieni zostali posłowie o polskich korzeniach, którzy Polski w żaden sposób się nie wypierają. Wcale nie jest prawdą, że ta cała organizacja, partia polityczna w swoich punktach programowych ma jakieś antypolskie postulaty. Odnajdują się w niej sympatycy i działacze, którzy głoszą jakieś skrajne, rewizjonistyczne hasła względem Polski, ale jest to nic nieznaczący margines. Każda partia w każdym kraju ma swoich skrajniaków i odchyleńców. A nawet jeżeli coś by się tam tliło, powiedzmy,
to uważam, że Polacy powinni współpracować w zgodnych dla siebie obszarach z niemiecką partią i każdą inną, która za chwilę może być drugą siłą za Odrą. Trzeba budować relacje i ocieplać wizerunek Polski w tych partiach, tak aby można było później być partnerem w jakiejś dyskusji, a już broń Boże w zagrożeniu. Polityka to nie jest przestrzeń na populistyczne moralizatorstwo. Populizm jest fajny, piękny, sam go lubię. Te wszystkie przemowy, wystąpienia, darcie kartek, normalny element życia politycznego, ale to nie jest clue polityki. Polityka nie jest związana z moralizatorstwem, ale jest skutecznym działaniem, które ma polegać na osiąganiu celów, tak bym rzekł. Kto tego nie rozumie, niech do polityki po prostu nie idzie, bo się do niej nie nadaje. Atak na Konfederację za sojusz z AfD przyszedł ze strony uśmiechniętej Polski i tych, którym do śmiechu już nie jest. Ale co tam się pośmialiście w swoim czasie, to się żeście pośmiali, prawda? Teraz do śmiechu nie jest. Jednak jak sobie poszperamy, to dotrzemy do informacji dziennika Rzeczpospolita, który 16 lipca pisał piórem swoich dziennikarzy. Problem w tym, że z AfD współpracuje dużo bardziej licząca się partia niż Konfederacja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, tyle że nie w Parlamencie Europejskim, lecz w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. PiS zasiada w jednej grupie politycznej z AfD od roku 2019. I ten organ, proszę Państwa, jest znacznie bardziej wiekowym niż Parlament Europejski. Zasiada w nim 612 przedstawicieli parlamentów krajowych z 46 państw członkowskich, a do najważniejszych uprawnień należy wybór sekretarza generalnego Rady Europy oraz sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czyli instytucja ważna. Z AfD współpracował prężnie przy kilku projektach pan poseł Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości, który najbardziej przecież znany jest chyba z tego, że dopomina się od Niemiec wojennych reparacji. I co myślicie, że antypolska partia w Rzeszy działałaby wspólnie z posłem domagającym się od nich, czy też od jego kraju, od ich kraju, bilionów? No, coś mi się nie wydaje. Rzeczpospolita pisała tymczasem dalej. Obserwując działalność grupy, można odnieść wrażenie, że PiS i AfD łączy nie tylko członkostwo, ale realne działanie, realna współpraca. Dowodem mogą być trzy projekty rezolucji opracowane na początku roku przez Prawo i Sprawiedliwość, które ostatecznie nie zostały przyjęte przez całe zgromadzenie. Czyli można? Można, bo AfD popierała te rezolucje, chociaż ostatecznie one nie weszły. Bo na tym właśnie, moi mili, polega polityka. A wszystko to teatr dla gojów, jak mawiał stary góral. No, nie to, żebym zgadzał się z wszelkimi tezami, które on wymawiał, bo stary góral mawiał wiele ciekawych rzeczy, a nie wszystkie ze względu na orwellowską rzeczywistość pana algorytma da się tutaj zacytować, ale na przykład to, że będzie Polska aż po Ural, będzie Polska aż po Chiny, was nie będzie... To zaczyna się wszystko przecież sprawdzać. Na przykład wspólne manewry chińskiego i białoruskiego wojska przy naszej granicy, prawda? Może już graniczymy z Chinami, kto to wie, ale o tym być może innym razem. Na poseł Zajączkowską-Hernik rzuciła się więc uśmiechnięta Polska i jej przystawki. Głos zabiera każdy, nawet pewna radna, Agnieszka Filipkowska z Gliwic, jak mówi o sobie Ślązaczka, Polka, Europejka, która z oburzeniem zwęszyła w wystąpieniu Ewki ruską agenturalność. Europosłanka Ewa Zajączkowska przynosi Polsce wstyd, a to dopiero trzeci dzień pracy nowego Parlamentu Europejskiego, totalne dno prorosyjskiej konfederacji. Proszę pani, no nie wiem, kto panią uprawnił do tego, aby mówić w imieniu całej Polski, ale mnie Ewa wstydu nie przyniosła. Jestem dumny. Więc proponowałbym, żeby pani siedziała sobie w tych Gliwicach, tam w tej Radzie Miasta i pilnowała, żeby psie odchody były zbierane z trawników zgodnie z funkcją, którą tam radny ma podejmować, prawda? Ściekami proszę się zająć, tam chodnikami, żeby były równe. Tym bardziej, że na Ewkę głosowało 100 tysięcy Polaków, a na panią, jak zdążyłem sprawdzić, 2758, nie? To tak, żeby tylko było wiadomo, gdzie na osi rzędnych się pani znajduje. Więc wiem, że do pani to zdanie nie dotrze, dlatego że po tym komunikacie, który byłem uprzejmy pani wysłać za pomocą Twittera, natychmiast mnie pani zablokowała. No ale w razie czego, jakby jednak dotarło, to przesyłam dużo uśmiechów i życzę powodzenia tam na Niwie. Bo pani radnej, jak rozumiem, nie przeszkadzają antypolskie manifestacje w najbliższej okolicy na Śląsku, w Katowicach, w Gliwicach. Ale przeszkadza kilka prawdziwych słów kierowanych do antypolskiej von der Leyen.
Poseł Zajączkowska zakończyła swoje wystąpienie zdaniem kierowanym do nowej starej przewodniczącej, bo przecież ją wybrano po raz kolejny, Komisji Europejskiej przewodniczącej, rzecz jasna, które nakazywałoby jej, tak bym rzekł, w podskokach dziękować polskim żołnierzom za obronę unijnej granicy. Ale do tego, aby destabilizować na niej sytuację, nie jest potrzebna wcale von der Leyen. Wystarczy nadwiślańska władza i także samo sądy, bo otóż zamiast podjąć stanowczą reakcję w sprawie tego, jak dobrze pamiętacie, prawie 3 dni po zdarzeniu do podejrzanej organizatorki wysłano patrolowy radiowóz lokalnej policji, który zajechał pod dom tej kobiety bez żadnego sądowego czy prokuratorskiego nakazu i policja przez godzinę stała sobie na słońcu, aż zostanie łaskawie wpuszczona na podwórko i słusznie, bo skoro nie ma postanowień sądu, a to jest prywatna własność, to wejścia być nie może. Ale dlaczego tych funkcjonariuszy nie wyposażono w taki właśnie dokument? W końcu nałożono tam jakieś mandaty za zakłócanie porządku publicznego i zatrzymano kilka paszportów. Podobno. Zastosowano tam artykuł 226, paragraf 1 kodeksu karnego, czyli kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. No i w tym przypadku nie zgadniecie. Zastosowano najniższą możliwą sankcję. Grzywna za wykroczenie. Dumny kraj pośrodku wrzącego kontynentu. Komedia to jest jakaś przecież. Ale co to, moi drodzy, oznacza? Mianowicie to, że państwo w żaden sposób nie zadziałało w należyty sposób i z właściwą dla sytuacji surowością. Bo przecież wiemy, że gdy władza chce, nasza kochana, to jest w stanie przytulić nas do swojego serduszka. Bo jak mówił nadszyczkownik Kilkujadek, prawda? On wie, że polokoktowcy nas nie kochają, ale można zrobić wszystko, aby nas w końcu pokochali. No i tak właśnie działała przecież przez lata nasza władza, no szybko i z całą mocą. Niestety najczęściej, gdy trzeba gnębić ludzi o poglądach, które aktualnej władzy nie sprzyjają lub tej władzy nie kibicują. No i tak właśnie list Kosiniaka-Kamysza skierowany do Adama Bodnara został podarty i wyrzucony do śmieci. To w moim przekonaniu oczywiście stanowi najlepszy dowód na to, że Donald Tusk pogarda swoimi koalicjantami i pięknie ich rozgrywa, a oni dalej stoją tam na środku korytarzy sejmowych ze spuszczonymi gaciami i czekają, aż ktoś, przecież nie klepnie ich w tyłek, ale zrobi coś znacznie brutalnego i to nie pierwszy raz. Prośba ministra obrony, którego resort jest i powinien być w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych, została kompletnie zmarginalizowana. Zdarzenie to nie było bowiem zwykłym wybrykiem. Należy je czytać w szerokim kontekście obrzydzania żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy prawdopodobnie w sytuacji zbliżającego się konfliktu zbrojnego z tej czy innej strony. Czy to światowego, czy lokalnego, czy Rosji, czy Ukrainy, czy Niemiec, czy Francji, czy Anglików, którzy byliby zainteresowani destabilizacją, Francuzi zresztą też, nie mówię jakiego. Sami widzicie, co się dzieje, nie jest łatwo, więc raczej powinniśmy budować morale, a nie je osłabiać, szczególnie wśród żołnierzy. Więc kto jest tak naprawdę ruskim agentem? No ten, kto detonuje morale żołnierza polskiego, czy też policjanta, strażnika, w ogóle funkcjonariusza. Wystawia na pośmiewisko ideę obronności państwa. To wszystko, moi mili, zakończy się tragicznie. Taki jest logiczny finał pobłażania tego typu zdarzeniom. Ale jest i więcej ciekawostek. Bo jak ustaliła wirtualna Polska, Straż Graniczna przegrała właśnie sprawę w sądzie z imigrantami skarżącymi się na procedurę cofnięcia ich na Białoruś. Więc Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał za zasadną skargę Afgańczyka, który w nocy z 3 kwietnia 2023 roku na 4 kwietnia tegoż samego roku, przekraczając granicę czy też barierę graniczną, spadł z wysokości i biedaczyna złamał sobie stopę. No nieszczęśliwiec. Więc w polskim szpitalu za nasze pieniądze udzielono mu pomocy i założono mu gips, no ale potem został cofnięty na Białoruś, gdzie leczył się w szpitalu w Brześciu. Po opuszczeniu Brześcia udał się do Mińska, no i tam pomogli mu ludzie od Łukaszenki, to znaczy polscy aktywiści, którzy doradzili mu, aby złożył skargę do sądu administracyjnego na decyzję o zawróceniu. Podobną decyzję podjął sąd wobec skargi Etiopczyka, który złamał pod udzie, spadając z drabiny przy barierze granicznej. Mężczyzna pochodzi z Etiopii i jak twierdzi jest tym... Lubi chłopców.
co w jego kraju jest nielegalne, no i karane pozbawieniem wolności od roku do 15 lat. Więc 12 kwietnia 2023 roku przybył on do Moskwy, a nad ranem 6 maja 2023 roku wraz z innymi osobami próbował przedostać się nielegalnie do Polski, przekraczając granicę przy użyciu drabiny. I w mojej ocenie ta historyjka o homoseksualizmie została wymyślona i jest dęta. Dlaczego została tak stworzona? No a dlatego, żeby pomóc prawu zadziałać skutecznie, rzecz jasna. Bo musiała ta osoba bowiem jakoś udowodnić, że jest z kraju, z którego musiała uciekać. No co miała powiedzieć? W Etiopii przecież nie ma wojny, prawda? Więc był za coś prześladowany. Skoro jest muzułmaninem na przykład, to nie mógł powiedzieć, że jest chrześcijaninem, więc powiedział, że po prostu ma orientację taką, a nie inną. A tutaj na przykład taki pan na TikToku informuje o próbie popełnienia przestępstwa, no i władze, jak rozumiem, Wielkiego Imperium Lechickiego nic z tym nie zamierzają zrobić, bo oni nie mają dostępu do internetu. Tak domyślam się i rozumiem. What he is doing at the border if he cannot enter in Poland? I will enter in Poland at midnight. Midnight, when the police go out from the border, I go to Poland. Tomorrow I'm in Poland. On mówi, że jak przyjdzie midnight, jak już Polish police sobie go, to on wtedy przez ten płot hits na background i go to the European Union, dalej Germany na przykład, albo Poland to here w Zamościu, czy też w Przemyślu, prawda? A jak spadnie i połamie sobie kark, to będzie mu pewnie państwo polskie płacić rentę do końca życia. Pamiętam, jak mój ojciec 15 lat walczył z ZUS-ami, nie ZUS-ami, o rentę inwalidzką, bo stracił częściowo słuch, pracując w fabryce wagonów. To sprawdzali go co rok, czy mu ten słuch przypadkiem nie wrócił. A jak inżynier spadnie, no to nie ma problemu, to w końcu jest inżynierem, to renta się należy, prawda? Jakieś zadośćuczynienie, pomoc, powrót do Polski, może mieszkanie nawet w luksusowym jakimś miejscu. W końcu jest inżynierem, jak rzekłem. Tak już nam się, moi mili, żyje w państwie kwitnącej cebuli. Separatyści pod opieką posła Kochuta łażą sobie po ulicach polskich miast i domagają się autonomii, a przecież niedawno chcieli się tylko odwiedzać w szpitalach. Oni chcieli język, nie w szpitalach, to ci drudzy chcieli się odwiedzać, ale zawsze się od tego zaczyna. Najpierw zaczyna się od zakazu jakiejś hodowli, później się zaczyna od tego, że my tylko chcemy do szpitali razem chodzić, a potem to już jest, że oni jednak dzieci by bardzo, bo dom bez dzieci jest bardzo pusty i smutny. No i ci tak samo, że nie gwara tylko język i tylko język nam chodzi, a później na koszulkach czytamy Oberschlesien, czy też Schleisig, czy Schlesien, bez znaczenia. I że my chcą autonomii. Czyli żeby Śląsk był po prostu jakimś autonomicznym księstwem, królestwem oczywiście, pod wiadomymi auspicjami. Sądy wspierają, moi mili, przestępców, ladacznice dostają mandaty za obrazy polskiego munduru, a premier wyciera podłogę ministrem obrony. No i to jest nasza Polska obecnie. Chociaż, jak rzekłem, chyba już bym przestał stosować nazwę dla kraju, który obecnie zajmuje terytorium naszej wspaniałej ojczyzny, czy też dla państwa, który zajmuje terytorium naszej wspaniałej ojczyzny, nazywając Polską, bo to jest obraza dla przeszłych po prostu pokoleń i ich poświęcenia. Tymczasem uśmiechnijmy się wszyscy. No, szerzej jeszcze przecież przed telewizorem. Co się pan nie uśmiecha? Pan się uśmiechnie. A uśmiechać się możemy wszyscy dzięki naszym mecenasom. To znaczy, my się uśmiechamy w sposób właściwy, to oni uśmiechają się w sposób, który budzi nasze politowanie. Nasi mecenasi tworzą pewną grupę, pewne gremium, które pozwala nam tworzyć to wszystko, co tutaj widzicie i słyszycie, ale przecież nie jest zamknięte. Dzięki ich wsparciu nie musimy tego po prostu unosić sami. Więc jeżeli ktoś z państwa miałby życzenie dołączyć do tego zaszczytnego grona mecenasów i uważa, że to, co tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie serdecznie dziękuję. A na odchodne.
A co do tego pana, co mówi, że nie umie inaczej niż tylko z chłopem i dlatego właśnie uciekł z Etiopii i złamał sobie kość podczas nielegalnego przedostawania się przez naszą granicę, no to on by przecież podlegał też polskiemu prawu, prawda? No dobrze, nie mogliśmy go tam zwrócić, bo to byłby ten pushback, więc on wraca do Polski, no ale złamał prawo, prawda? No to skoro złamał prawo, to należałoby go osądzić i nie tam azylować jakoś specjalnie, tylko wsadzić normalnie za przeproszeniem, za kraty do więzienia, więc ja bym nawet przyjął tę optykę, no i za to złamanie prawa, czy też przekroczenie granicy w sposób nielegalny, zamknąłbym przybysza na kilka dni w Rawiczu, no i tam po kilku dniach szybko byśmy się dowiedzieli, czy on nie kłamał. Przekonalibyśmy się, czy on po prostu tym homoseksualistą jest, bo tam są takie różne metody sprawdzenia. Tak, trochę mdle mi się zrobiło, więc idziemy dalej. Więc tak właśnie, proszę państwa, w obecnej postaci nasze państwo gasi wszelki zapał u tych, którzy jeszcze chcą w nim widzieć jakąkolwiek kontynuację Rzeczpospolitej. Raz jeszcze więc zadam pytanie. Czy nazywanie współczesnej Polski jest jeszcze zasadne? Czy może stanowi wielką obrazę dla tysiącletniej spuścizny tego przepięknego kraju, a w przyszłym roku będziemy obchodzić dokładnie 1000 lat od dnia koronacji naszego króla Bolesława Chrobrego? Oczywiście wszyscy się obudzą w ostatnim momencie, będą tam odlewali dzwony, zakładali fundacje narodowe, wyślą jacht, rakietę, co tam będą wysyłać. Nikt z tym rzecz jasna nic nie zrobi, bo ten naród ma być pozbawiony godności. Jak sami tego nie zrobimy, jak w przypadku pomnika związanego z ludobójstwem na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, tak nic, proszę państwa, się nie zmienia. Ale z drugiej jednak strony, czy gdy matka jest chora, zostawiamy ją samą i idziemy precz, czekając, aż ktoś inny się naszą matką zajmie? Wczorajszy dzień minął pod hasłem mojej mili rocznicy ważnej dla Europy, bo to 17 lipca 1936 roku rozpoczęło się w Hiszpanii to, co musiało się rozpocząć. Dlatego żegnając się, chciałbym oddać chwałę i cześć wielkiemu antykomuniście, generałowi Franco, i zostawię was z takim oto prezentem. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Nadszedł krwawych rządów czas, krajem wstrząsnął jęk i płacz, ogień, gruzy oraz śmierć. Do Hiszpanii nadszedł kres, krew, nienawiść oraz strach. Do czerwonej gwiazdy znak, na sztandarach wrogich sił. Trzeba walczyć, aby żyć. Kto ocali Hiszpanię? Kto zbuntuje się dziś? Kto ma w sercu wiarę, aby naprzód iść? Pośród łez i zwątpień, gdy człowiek bezsilnym był, gdy płonęły kościoły, a wróg naród nadal żył, on jedyny podniósł głowę i królewski sztandar wzniósł. On wskrzesił ducha walki, to był istny cud. On ocali Hiszpanię, on zbuntuje się dziś, on ma w sercu wiarę, aby naprzód iść. Szczęk broni, rżenie koni, bitewny słychać zgiełk. To generał Franco niesie zdrajcom śmierć. On ocalił swą ojczyznę, niwecząc diabła plan. Powróciła znów wolność, a z nią jedność i ład. On podniósł Hiszpanię, odbudował ją znów.
wskrzesił prawdę i dobro z naszych marzeń i snów.